Sekiera w 17 zwyczajną sesję Rady Gminy Wielowato. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, a mówię, tam 15 radnych. Zastanów się publicznie, który Rada może obradować i podejmować uchwałę. Witam serdecznie radnych i niezaproszonych gości. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do realizacji porządku obrad 17 zwyczajnej sesji Rady Gminy. Ustalony przez mnie porządek otrzymaliście Państwo w zaproszeniach. Należy do przypomnienia, bo nam brzmi. Pierwszy, otwarcie stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie działalności Wójta w okresie między sesjami. Czwarty, wyborne wnioski, interpelacje. Punkt piąty, przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Lubana. Punkt szósty, przyjęcie informacji o stanie zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy. Punkt siódmy, przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwsza zmiana wielogodniowej prognozy finansowej gminy Lubana na lata 2016-2021. Następnie zmiana uchwały budżetowej, następnie udzielenie pomocy finansowej powiatowi Iławskiemu, następnie zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości bilet oraz do kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Gminy Lubana. Punkt 9. Odpowiedzi na wnioski interpelacji. Punkt 10. Zakończenie obrad. Czy w sprawie ustawowego przez porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Uznaję, że ustawowy przez mnie porządek obrad Rada Gminy przyjmuje. Przystępujemy do kontynuacji porządku obrad. Punkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 16 sesji Rady Gminy był włożony do wglądu w Biurze Rady, czyli za obecności przed dzisiejszą sesją. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zatwierdziła treść protokołu 16 zwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2016 roku. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo. Państwu przedstawiam sprawozdanie z działalności. W okresie od ostatniej sesji wydałem kilkanaście zarządzeń, między innymi w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu niezbędnego, niebędącego własnością, przepraszam, pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Lubawa. W ramach rozeznania rynku na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z około 51 nieruchomości w terenie gminy Lubawa do realizacji spośród 9 ofert wybrano firmę Pro Eco Service spółka z Bierzowice 62 w Kospini za cenę brutto 54 590 zł, z którą podpisałem umowę, ustalając termin realizacji zadania do 15 października 2016 roku. W chwili obecnej gmina składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dotację na realizację tego zadania. Czyli wszyscy, którzy złożyli wnioski, zostali ujęci. W tym roku będzie to realizowane wzorem ubiegłego roku. Podpisałem w tym czasie umowy m.in. z firmą Skalska. Z firmą Skalska S.A. w Warszawie na wykonanie zadania polegającego na przebudowie gminy numer 14702M Kazanice Rożenta, 14703M, 14702M w miejscowości Kazanice za cenę brutto 1 093 563 zł, ustalając termin realizacji zadania do
9 września bieżącego roku w ramach inwestycji zostaną m.in. przebudowane drogi o długości 3,420 km. Chodniki, skrzyżowania i zatoka autobusowa. Zadanie w 10% zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Został przekazany wykonawcy plac budowy tych dróg. Podpisałem umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, m.in. z firmą Usługi Transportowe Kazimierza Jagiellońskiego z Ryszardu i Marka Wachowskiego z Targowiska Górnego na Transport. Na profilowanie zagęszczania z firmą SDD Budownictwo Drogowe Spółka z Rostusza oraz Ziemia Szczepańska Beata z Brednowy i na kopaku ładowarki Zakłady Komunalne Gminy Dubowa Spółka ZOO i Usługi Ziemnej Jędrzej Jelak, Agnieszka Strzałkowa oraz SDD Budownictwo Drogowe Spółka z Rostusza. Podpisałem umowę najmu z panem Waldemarem Kraśnickim z uwagi na lokal użytkowy z przeznaczeniem na punkt aptyczny w ośrodku zdrowia Prądnicy numer 54. Najemca zrezygnował z prowadzenia tej działalności, no ale będzie punkt aptyczny prowadzony przez inną firmę. Podpisałem porozumienie z wojewodą warmińsko-mazurskim w sprawie podejrzenia gminy Lubawa prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania progów i cmentarzy wojennych. Jak co roku otrzymujemy, no w tym roku 3000 zł na pokrycie prac remontowych, konserwacyjnych, porządkowo-pielęgnacyjnych. W tym roku wykonane będą remonty mogiły zdrowe w nosi cywilnych ofiar terroru dlewskiego boru. Podpisałem akt notarialny na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w Szczepankowie 32 za cenę brutto 22 500 zł. Prowadzone są bieżące remonty dróg, profilacja i zagęszczanie dróg. W Starostwie Powiatowym odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa, odcinek Targowisko Dolne Rakowice, odcinek Rakowice Zajączkowa oraz miejscowość Złotowa. Zadanie to zrealizuje firma Skanska S.A. Na te inwestycje w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 024 000. Dodatkowym wsparciem dla Starostwa Powiatowego będą również środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. No, mamy porozumienie ze starostwem, że my dofinansujemy te drogi właśnie, które przed chwilą wymieniłem, a starostwo dofinansuje drogę w miejscowości Kazańce, Kazańce Rożent. To jest to związane z porozumieniami między starostwem a gminą Lubawa. Jest to również związane z punktacją, jaką te wnioski mogły otrzymać i właśnie dlatego, że jest porozumienie obustronne, udało nam się, że tak powiem, pozyskać i powiatowi na powiatowe drogi i nam na gminne drogi, co no, jest bardzo istotne. W tym okresie również uczestniczyłem w wielu spotkaniach, m.in. w regionalnej konferencji Warmia i Mazury Aktywne bez współpracy terytorialnej, której organizatorem był marszałek województwa. Również uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Lubaje poświęconym m.in. podsumowań zebrań sprawozdawczo wyborczych, ustaleniu terminu zjazdu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej i organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Lubawa, m.in. te inwestycje, które już rozstrzygnięto przetargi i również te, które są przygotowywane w tej chwili do realizacji, jeżeli chodzi o planowanie i projektowanie. A jest ich dosyć dużo inwestycji.
Również uczestniczyłem w zgromadzeniu sprawozdawczym członków Zarodu Rzemieślników i Przedsiębiorców Lubawy. Uczestniczyłem w wojewódzkich halowych igrzyskach samorządowych u kucha marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku gmina Lubawa zajęła piąte miejsce. Uczestniczyłem w naradzie roboczej z dyrektorami zespołu szkół i szkół podstawowych. We wspólnym posiedzeniu Komisji Rady poświęconemu zagadnieniom z zakresu w temacie tych, które te uchwały i te podejmowane są na sesji. Również Państwa chciałem poinformować, że przygotowywany jest wniosek poprawa bezpieczeństwa gminy Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu gaśniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w Lubawie na kwotę ponad 1 000 000 zł. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Nie widzę. Punkt następny. Wolne wniosek interpelacji. Proszę o zgłoszenie wniosku interpelacji, na które postaram się udzielić odpowiedzi w punkcie 9 porządku obrad. Nie widzę. Następny punkt. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015. Z uwagi na fakt, iż ocena słów w danym temat była przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 25 kwietnia bieżącego roku, dlatego myślę, że nie ma potrzeby ponownego jej przedstawiania, czy może radni są innego zdania. Czy może są pytania dotyczące tego tematu?